Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, troszeczkę tutaj z tej strony, no gdzie ta ręka ucieka, tam już choinka się powoli pojawia, troszeczkę będzie wystrój świąteczny i jeszcze parę rzeczy przybędzie. Dałem post na rakietach, że czekam właśnie na jakieś grafiki świąteczne czy tapety świąteczne z Clash Royale związane, mogą być pojedyncze jednostki, więc jeżeli macie wenę twórczą, wbijajcie na rakiety, pode mną wszystkie są dane. I dawajcie w komentarzach swoje grafiki, czekam, umieszczę je chętnie na filmach, na live'ach, a będzie ich na pewno teraz dużo. Dobra, ostatnio się natknąłem na Reddicie dosyć ciekawego posta odnośnie bugu już jakiś czas temu, bo to na openingu u Zielaka mówiłem, że po otworzeniu epickiej skrzyni, potem z Free Chesta też wypadały te same karty epickie. Nie dowierzałem troszeczkę, ale chciałem to sprawdzić wtedy u Zielaka. Wczoraj czy przedwczoraj post Wenku poleciał na rakietach. Miał to samo i dzisiaj z Wenku troszeczkę porozmawiałem. No i się spytałem, czy otwierał epicką skrzynię, jak to zrobił. Mówi, że po prostu otworzył tego free chesta i same epickie mu wpadły. Więc zobaczymy, czy mi się uda ten błąd wykonać dzisiaj na odcinku. Jeżeli wy mieliście już taki przypadek, że z Free Chesta wypadły wam same epiki, tak jakbyście otwierali epicką skrzynię, piszcie w komentarzach lub najlepiej, nie wiem, screeny, najlepiej screeny mi podesłać. A najfajniejsze by było, jakby ktoś to nagrał, to by było dopiero. Dobra, ja dzisiaj to zrobię w ten sam sposób, jak na Reddicie zostało opisane, czyli najpierw otworzę epicką skrzynię, a potem otworzę tego Free Chesta. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mam nadzieję, chciałbym, żeby wypadło jak najwięcej golemów i z Free Chesta również wpadły epickie karty. Więc dobra, trzymajcie kciuki, żeby udało się wywołać ten błąd w grze, że Free Chest, który mam tutaj w questach, w daily giftach można powiedzieć, żeby dał mi epickie. Dobra, już nie gadam, bo za chwilę będziecie pisać, że 2 minuty z groszem zaczął otwierać. Dobra, czyli tak, najpierw otwieramy tą epicką. Zobaczymy, dobra. W ogóle z epickiej liczę na... Mam polowanie na golemy. Polowanie na golemy robię. Mam nadzieję, że ich wpadnie dużo. 2 tornada. Tornada w ogóle nie używam. Rzadko używam, a nawet bardzo rzadko. Szkieleton armii też mi karta bardzo nieprzydatna. A już nie pamiętam było, ile było. 2 tornada to było 8, a nie pamiętam ile przed chwilą padło. Ale będzie chyba powyżej 10. Nie liczyłem. Nie liczyłem. Często mi właśnie wypominacie, że źle policzyłeś albo coś. Nagrywanie, otwieranie, mówienie. Ja tak nie potrafię się jeszcze ogarnąć z tym wszystkim. Chociaż już długo jestem na YouTubie. Dobra, no i teraz golemy. A, 7. To tam, czego było tam właśnie? Myślałem, 5, armii szkieleton, no właśnie. Tam było 5. Ja myślałem, że to będzie mniej, 2, 8. No tak, nie mogło być mniej niż... Nie mogło być 2. Dobra. Źle to wyszło. Ok. No i teraz zobaczymy, czy Free Chest, czy mój Free Chest z Daily Giftów da mi epickie karty. O, ale by było mega. Dobra, otwieram go. No i... Nie, Gold wypadł. Nie będzie epickich kart. Aj, nie udało mi się wykonać tego bugu. No ale dobra, szkieleton Barrow i chociaż jakiegoś epika mi tutaj jednego nie mega nie, to już mi się przyda. Dobra, mi się nie udało powtórzyć tego bugu i tam wcześniej w filmie na pewno wkleję właśnie te screeny, to co mówiłem. Teraz też wkleję screena, najpierw poleci screen Wenku, tutaj się powinien, tu powinien się wyświetlić właśnie tam teraz, a później ten screen z Reddita. Więc mam nadzieję, że chociaż wam się udało. Na razie trzy przypadki chyba słyszałem tylko w udanym takim bugu. Trzymam kciuki, żeby wam się udało. Miłej niedzieli. Pozdrawiam.